Na ulicy Grzegorza już dzisiaj rozpoczęła się odkrywka pod kolejne wykopaliska archeologiczne. Tam, gdzie do niedawna jeszcze był ogródek piwny jednej z restauracji, dzisiaj już jest zdjęta nawierzchnia. Jutro archeolodzy rozpoczynają swoje prace. W niedalekiej przyszłości będzie kolejne stanowisko archeologiczne, tym razem już na jezdni, po zamknięciu ulicy Grzegorza. Ulica Grzegorza zostanie zamknięta po wykonaniu nawierzchni w ulicy Piłsudskiego, bo główny wjazd teraz na Śródmieście będzie przez ulicę Piłsudskiego, którą, jak już Państwo widzą, roboty na ulicy Piłsudskiego przy końcowym odcinku od Mickiewicza już powoli dobiegają końca, więc niebawem będzie można zamknąć tą część miasta, a otworzyć tamtą tak, żeby mieszkańcy mogli dojechać do swoich domów. Tam stanowiska są w miejscu, w którym jest przewidywane odnalezienie kościoła Najświętszej Marii Panny. Przy pracach ziemnych natrafiono na różne relikty murów i jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie w tym miejscu występował kościół Najświętszej Marii Panny.